Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu, modlitewnym, spotkaniu rachunkowo sumieniowym, spotkaniu ze świętymi, bo dzisiaj czwartek, czyli nasze spotkania ze świętymi. Kani wszyscy chyba prawdopodobnie słyszeliśmy o świętym Franciszku i świętej Klarze, czyli dwoje takich największych świętych Zasyżu. Bardzo popularni też łączyła ich bardzo piękna przyjaźń miłość. Ale jak się okazuje, święta Klara nie była jedyną ze swojej rodziny, która została świętą. Tak naprawdę w ogóle trzy kobiety z tej rodziny wstąpiły do franciszkanów i konie dzisiaj właśnie o jednej z nich, takiej mało znanej, bo o świętej Agnieszce z Asyżu, która właśnie była siostrą, siostrą świętej Klary. Proszę posłuchajcie kilku faktów z jej, z jej życia. Otóż Agnieszka, która tak naprawdę miała na imię Katarzyna, bo Agnieszka to było jej imię zakonne, które nadał jej potem święty Franciszek, ale Katarzyna, takie imię otrzymała na chrzcie, urodziła się w Wasyżu w 1197 roku. Była córką fawaronę Ofreduccio i błogosławionej Ortolany. jak się okazuje, w ogóle ich mama, w sensie tych dwóch sióstr, też potem została franciszkanką. Szczerze mówiąc, nawet nie udało mi się znaleźć, jak to było. Czy, czy to było już jako wdowa, czy po prostu po wychowaniu swoich dzieci wstąpiła również do. Do zakonu franciszkańskiego. Tak czy siak, miała dwie siostry, bo były w ogóle trzy siostry. Starszą o cztery lata Klarę, tą wspomnianą, i młodszą Beatryczę. W połowie marca 1212 roku z domu uciekła Klara. Która pod wpływem świętego Franciszka postanowiła wstąpić do zakonu. I wówczas Katarzyna, miała wtedy 15 lat, postanowiła, że tak powiem, naśladować swoją siostrę, i razem z nią, dwa tygodnie później, również uciekła z domu i schroniła się w klasztorze Benedyktynek San Angelo w Panso. I tu się w ogóle dzieje bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ojciec planował dla tej swojej córki zupełnie inną przyszłość, wpadł w straszną złość i chciał ją sprowadzić siłą z powrotem do domu. Posłał tam do tego klasztoru swojego brata Monaldo, jeszcze kilku krewnych, którzy mieli po prostu zbrojnie odbić te panny, obydwie, jeśli perswazja nie pomoże nie mogąc przekonać dziewczyny, dobył miecza, a niektórzy mówią, że nawet ją uderzył w twarz, ale kiedy się to tylko stało. Natychmiast jego ramię zostało sparaliżowane i potem przez długi czas jeszcze się tak utrzymywało. Pozostali jego towarzysze próbowali wyciągnąć Katarzynę z tego klasztoru za włosy. Niestety nie szczędzono jej uderzeń i kopniaków. Klara chciała jej pomóc, ale nagle się okazało, że ciało świętej Katarzyny stało się tak ciężkie, że kilku mężczyzn nie było w stanie jej podnieść. W końcu po prostu na wpół żywą zostawili ją koło tego klasztoru, a ojciec, jak się o tym wszystkim dowiedział, zmienił zdanie, no i pozwolił, pewnie niezadowolony, ale pozwolił zostać tym. Tym swoim córkom w klasztorze. W tym samym roku Święty Franciszek obie te siostry oblókł w habity i zamieszkały w klasztorze Świętego Damiana w Asyżu. Tutaj właśnie z inicjatywy Świętej Klary powstał taki zalążek drugiego zakonu franciszkańskiego, zwanego Ubogimi Paniami, albo jak my je często nazywamy, klaryskami po prostu właśnie od Świętej Klary. W uznaniu tamtej mężnej postawy i odwagi Katarzyny, Franciszek nadał jej właśnie imię świętej Agnieszki, czyli męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Agnieszka zakładała i była przełożoną kilku klasztorów. Stała się równie znana jak siostra. Założyła klasztory w Matui, w Padwie, w Wenecji. No, tradycja podaje, że była bardzo Bożą osobą, mocno się umartwiającą, która też miała jakieś przedziwne doznania takie mistyczne. Znana jest z tego, często na obrazach ją pokazują, że nawiedziło ją dzieciątko Jezus i ona często jest pokazywana na obrazach z Dzieciątkiem Jezus. W 1253 roku została wyzwana do Asyżu przez Klarę, która była bardzo chora i była 11 sierpnia obecna przy śmierci tej swojej wielkiej siostry, świętej Klary. I Klara jej zapowiedziała, że ona bardzo niedługo, tak jak kiedyś dwa tygodnie potem poszła za nią nie, do klasztoru, tak niedługo będzie jej towarzyszyć w niebie. I rzeczywiście 16 listopada, czyli trzy miesiące niecałe później, Trzy miesiące później. W asyjskim klasztorze pan powołał do siebie również Agnieszkę. Obecnie ciało tej Agnieszki razem z mamą i siostrą spoczywają w bazylice świętej Klary w Asyżu. Może kiedy ktoś tam był, może w Asyżu, św. Franciszka, to właśnie wszystkie te trzy panie, cała ta rodzina są tam pochowane razem. Razem ze świętym Franciszkiem. Benedyk XIV kanonizował potem właśnie Agnieszkę, ona jest jedną z patronek klarysek. Po pierwsze, bardzo mi się spodobało to, że no właśnie jedna siostra drugą siostrę pociągnęły. To nie jest oczywiście tak, że ona to zrobiła tylko pod wpływem. Pewnie oczywiście jakaś tam była. Taka, wiecie, no intencja, która wpłynęła na nią, że poszła za swoją siostrą, ale bardziej ją po prostu pociągnął przykład tej takiej radykalności i świętości swojej siostry, a też została właśnie świętą, czyli nie, nie była tylko kimś, kto próbował ją jakoś, nie wiem, naśladować i być taka jak ona, tylko poszła swoją własną drogą, obie były w tym samym zakonie, ale wiodły osobne życie, chociaż bardzo się kochały przez, przez całe życie. Natomiast... I taką chyba nam no, najbardziej taką wyróżniającą się cechą oczywiście no jest ta odwaga, nie? dlatego że została to imię Agnieszki. Bardzo mi się podoba ten fragment, gdzie ona staje się tak ciężka. nie? To jest takie coś, co często mówią na takich naklejkach albo jakichś napisach się pojawia, że dobrze jest być grubym, wtedy, bo wtedy trudno cię jest porwać. Ale to jest właśnie coś takiego. Nie? Pan Bóg mnie jakoś strzegł. To są pewnie oczywiście jakieś takie legendarne trochę opisy, no, ale jakby nie było te młode dziewczyny, kilkunastoletnie dziewczyny, mocno się przeciwstawiły. Swoim rodzicom, szczególnie swojemu ojcu. Kochani, nie to się kojarzy bardzo, bo ja w wieku 16 lat uciekłem z domu. Chciałem wstąpić wtedy do takiego zakonu klaretynów. No, na szczęście nie wstąpiłem, bo nie byłem dominikaninem. Okazało się, że jestem za młody, odesłali mnie do domu, no, ale też znam ucieczkę z domu po to, żeby wstąpić do zakonu, więc ja rozumiem te siostry. To jest taki bardzo piękny ogień, który jest w człowieku. On, może w takim wieku, jeszcze jest niedojrzały, może jest oczywiście jakoś tam jeszcze niedobrze, tak wiecie, obrobiony, ale on jest pięknym ogniem takiej gorliwości, takiego, no właśnie, chęci pójścia za Panem Bogiem. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj w chwili rachunku sumienia właśnie o tym sobie pomyśleli. Czy są takie miejsca w Was, gdzieście już zagasili jakiś taki ogień jakiejś miłości, ogień wiary, ogień ufności i tak dalej. Ja myślę, że czasem my to robimy trochę tak świadomie wręcz, że jakby widzimy, że coś tam na nie idzie oczywiście, nie wiem, modnimy się i to nie daje żadnego skutku, próbujemy budować jakąś relację i to nie wychodzi, no i tak gaśniemy, nie, malutku gaśniemy w tej gorliwości. Pomyślcie dzisiaj, czy gdzieś nie trzeba by spróbować rozpalić takiego ognia w jakiejś przestrzeni, nie wiem w jakiej, wy musicie sobie to pytanie zadać, ale może są te przestrzenie, gdzie warto by bardzo, no jakoś właśnie na nowo, na nowo wzbudzić jakiś taki ogień gorliwości, jaki miały. Te siostry, pomyślcie przez chwilę o tym. Nasz dobry Ojcze, prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Świętego Ducha, żeby On budził w nas gorliwość, żeby rozpalał w nas ogień świętej żarliwości, żebyśmy nie gaśli, żebyśmy nie marnieli, żebyśmy rzeczywiście nieustannie płonęli wszelkimi dobrymi pragnieniami. Duchu Święty, Ty, który jesteś właśnie takim ogniem, przyjdź do nas i rozpal w nas, pomóż nam rozpalać w nas nieustannie ten żarliwy ogień. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Jak zawsze, proszę przyjmijcie błogosławieństwo na koniec tego spotkania. Dajcie Wasze czoła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pijcie, proszę, najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie dobra, spokojna noc. I do zobaczenia, do usłyszenia. Jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem.